Dobry wieczór, kochani. Raz, raz. Głosimy Ewangelię. Ratunek dla każdego człowieka. Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. On zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. Jeśli uwierzysz się w to, zostaniesz zbawiony, a po śmierci pójdziesz do nieba. I on być może kojarzyć się, to imię kojarzyć się z religijną tradycją. Ale Jezus nie ma nic wspólnego z religią. Bóg nie jest w ogóle religijny. Bóg nienawidzi religii. Bóg 2000 lat temu stał się człowiekiem, szedł na tą ziemię jako Jezus Chrystus. I tam w Jerozolimie oddał życie za ciebie, na krzyżu. Przelał swoją świętą krew, on nie zgrzeszył w żaden sposób. I tylko taki człowiek mógł zostać złożony jako ofiara za grzechy każdego człowieka. Aby każdy człowiek mógł zostać odkupiony z rąk diabła. I żeby mógł zostać pojednany z Bogiem. Nie jesteś w stanie sam się zbawić. Twoje dobre uczynki, to, że jesteś moralnym człowiekiem, to, że nikogo nie zabiłeś, nikogo nie ukradłeś, nie czyni cię świętym. Świętym uczyni cię to, że uwierzysz w słowa Ewangelii, które głoszę, że Jezus jest jedyną drogą do Boga, że On cię kocha i swoją miłość właśnie w ten sposób udowodnił, że dał się ukrzyżować za każdego, bez względu na rasę, bez względu na poglądy, bez względu na grzech. Zapłacił za Hitlera i za człowieka, który plotkuje, za każdego. Jeśli uważa się niewinny, uważa się, że nie zgrzeszyłeś, że jesteś bez grzechu. Albo może jeśli uważasz, że chodząc do spowiedzi co miesiąc albo raz na jakiś czas święta, zostaniesz oczyszczony, no to jesteś w błędzie. Jezus Chrystus 2000 lat temu zapłacił za twoje grzechy. I to jest jedyna cena, która została przelana, która zapłaciła za wszystkie twoje przewinienia, abyś mógł zostać pojednany z Bogiem. To już się wykonało. On tam na krzyżu powiedział, wykonało się. I dzisiaj możesz w to uwierzyć. Może wydaje ci się to enigmatyczne, ale to jest prawda. On powiedział o sobie, jestem prawda, droga i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nikt inny cię nie uratuje. Nie uratuje cię Maria, nie uratuje cię Budda, twój partner, czy też pieniądze, czy kariera, czy tytuł twój, czy stanowisko. To, co tutaj na ziemi jest, to się wszystko kiedyś skończy. I jest coś takiego jak życie duchowe. I każdy, kto uwierzy w Jezusa, ma życie wieczne z Bogiem. A Bóg jest dobry. A ten, kto nie uwierzy, sam siebie potępia. I spędzi żywot w piekle. Ale Bóg chce. Bóg chce. Ja tego chcę. Abyście zostali zbawieni. Bóg chce, żebyście zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli zostali uratowani przez uwierzenie w słowa, które teraz głosimy do was. Możecie zostać uratowani na wieczność. Możecie dzisiaj, od dzisiaj możesz stać się dzieckiem Bożym. Biblia mówi, Ewangelia Jana mówi, że i stali się dziećmi Bożymi ci, którzy uwierzyli w Jego imię. Czy uwierzyłeś w Jego imię? A Jego imię to Jezus. To nie jest ten Jezus z paciorka. To nie jest ten Jezus z obrazka, z figurki, z jakiegoś tam miejsca w kościółku, czy ten Jezus w ciasteczku, który bierzesz co tydzień do ust. Jezus jest prawdziwym Bogiem. Jezus jest potężnym Królem. Czy On jest twoim Panem? Może dzisiaj stać się twoim Panem, Jezus. I staniesz się prawdziwie dzieckiem Bożym. Wtedy staniesz się prawdziwie dzieckiem Bożym. Ponieważ dotąd nim nie jesteś, jeśli Go nie wybrałeś. Jeśli Jezus nie jest twoim Panem, to twoim Panem jest diabeł. A diabeł cię nienawidzi i cię zwodzi. Robi wszystko, by cię oszukać, żebyś nie poznał Boga. A ja ci to głoszę, ułatwiam ci to, abyś mógł dzisiaj wybrać prawdziwe życie. Bóg powiedział, kładę przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie. Ja wybrałem kilka lat do tyłu. Gdy miałem nieszczęśliwe małżeństwo, urodziła mi się chora córka, zacząłem się zastanawiać, wziąłem Biblię do ręki, zacząłem to czytać. Zobaczyłem, że rzeczy, które się działy,
wtedy, za czasów Jezusa, za czasów apostołów, nie widziałem tego wokół siebie, chociaż zostałem wychowany w kościele katolickim, gdzie tak naprawdę przedstawiano mi różne rytuały, jakieś takie mechaniczne rzeczy, które się powtarza co tydzień, co miesiąc, co rok. I nie widziałem uzdrowień, nie widziałem wskrzeszeń, a przecież słowa Jezusa mówią, że ten, kto we mnie wierzy, będzie takich samych dzieł dokonywał, a nawet i większych. I że w ogóle to, co zacząłem uświadamiać sobie, że to jest coś nie tak. I się zaczynam zastanawiać, czy ja wierzę w Boga realnie. I gdy dowiedziałem się, jaka jest prawda, że tylko przez uwierzenie wystarczy uwierzyć, że Jezus zapłacił za twoje grzechy i wstał z martwych. I to jest jedyne wejście do nieba. Jedyna droga. Przez uwierzenie w Ewangelię, bo to jest właśnie Ewangelia, to jest dobra nowina. I nie jakieś tam rytuały religijne mnie nie uratują, czy też różne inne rzeczy. Czy też to, że jestem dobrym człowiekiem i się staram, nie wiem, pomagać, czy ludziom nie czynić źle. Więc oddałem mu swoje życie, uwierzyłem w niego realnie, ochrzciłem się i jestem nowym stworzeniem. Jak mówi Biblia, ta stara księga, mówi o mnie, że jestem nowym stworzeniem i jestem dzieckiem Bożym i idę do nieba i mam to zapewnione, nieodwracalnie. I ty też dzisiaj możesz zostać zbawiony. Realnie możesz się narodzić na nowo. Możesz zostać również uzdrowiony, bo ten Jezus wziął też wszystkie choroby na krzyż. Biblia mówi w księdze Izajasza, że On nasze choroby wziął na siebie, a Jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni. A więc jeśli chorujesz na cokolwiek, możesz do nas podejść, zostaniesz uzdrowiony. Jezus powiedział, kładź się ręce na chorych, a oni będą uzdrowieni. To jest prawda. Rzeczywistością jest Chrystus. Możesz dzisiaj poznać Boga i możesz w Niego uwierzyć, bo to jest jedyna droga. To jest jedyne rozwiązanie dla ciebie. Ja ci nie proponuję jakiegoś modelu życia. Ja ci mówię ostateczną prawdę. Jedyną rzecz, którą musisz zrobić, to zrezygnować ze swojej koncepcji życiowej, którą masz, ze swojego bożka, którego masz w głowie i uważasz, że to jest jedyny dobry model na życie. Jedynym odpowiednią rzeczą, w ogóle ratunkiem dla ciebie, jest Jezus. Ponieważ idziesz na zatracenie. Przykro jest to mówić, ale taka jest prawda. Ty możesz się uratować. Ty masz wolną wolę. Bóg dał ci wolną wolę, żebyś mógł to wybrać. Nie jestem w stanie zdecydować za ciebie. Ja zdecydowałem za siebie. Ty zdecyduj za siebie. Nie zwalaj odpowiedzialności na instytucje religijne. Ksiądz się nie zbawi. Nie zbawi cię jakaś wspólnota. W cudzysłowie wierzących. Zbawi cię Ewangelia, w którą ty masz uwierzyć. Możesz uwierzyć, bo to jest dobry Bóg. A więc wybierz, abyś żył.